Cześć wszystkim, ja jestem Faga i witam was w nowej serii z Hardcora w Minecrafcie. Ogólnie po prostu jest to taka seria, że wiesz, idziemy sobie po prostu grać w Minecrafta na Hardcore, wiadomo, jest jak jest, po prostu gramy, zwykły survival. Zobaczymy, będziemy robić trochę pewnie ciekawe rzeczy, może nie zginę, zobaczymy. Dobra, weź może tutaj pierwsze drewno, wiadomo jak to, Minecraft, tak, wiadomo, trzeba. I na nie pierwszego drzewa, oj tak, to jest to... Czego mi brakowało po prostu, naprawdę. Okej, okay, pierwsze drzewo za nami. Piękne, to w ogóle mam jakiegoś keju, a jednak nie, dobra, nieważne. Ostatnio, szczerze powiedziawszy, w Minecrafta zbytnio nie grałem. I znam się szczerze, że trochę jestem out of the game, że tak to nazwę, ale myślę, że szybko się przyzwyczaję. Powrotem do tych klocków tego Minecraftowego świata. Okej, okay, to jakiś kej, oczywiście musi być zamek jakiś, bo jakżeby inaczej. Tutaj nie może być po prostu inaczej. Okej. Okay. On na nas idzie, o nie, dobrze. Mnie stąd, a mnie. A, o. Musiał, no musiał mnie po prostu podpalić dopiero, nie? Musiał, po prostu musiał. Coś inaczej nie mogły skończyć po prostu, dobra. Może zróbmy sobie jakieś pierwsze, nie wiem, narzędzie typu, może chociaż kill off, nie wiem, cokolwiek, okej. Okay. No wiadomo, to moje sterowanie jeszcze jest trochę drewniane, ale okej, okay, trzeba tutaj sobie... O, proszę bardzo. Kolejny kill off zrobiony. Teraz tak, trochę na pewno kabla trzeba na początek kopać sobie. Bo bez kobla... To nie robota. Okej, to jest paper, tak? Mieć. Tak, mieć. Nie potrzebuję miedzi. Trochę useless, tu węgiel widziałem. Tu jest. Okej, okay, masz. O! Tu jest węgiel. Tego to w ogóle nie założyłem, ale dobra. O, dobra, chyba tu nie przejdę, nie ma jak, ale dobra. Kopmy troszkę, nie za dużo, ale troszkę chcę stąd sobie zabrać. Ten creeper mnie trochę niepokoi ten creeper, naprawdę, on mnie tak niepokoi. Ale dobra, może lepiej stąd po prostu już wyjdźmy tak dla bezpieczeństwa, dobra. Iść tutaj narzędzia, proszę bardzo, pik pik pik, bardzo, siekiera. No i to jest wszystko co potrzeba, może jeszcze zrobić tą, dobra, zróbmy tą łopatę w sumie. Matko boska, nie potrafię klikać już po prostu w te Minecrafty. Dużo się nie zmieniło. Dobra, pik 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 pik, więcej drewna. Mon, okej, okay, nice. Więc tu jakiś kiewik, pająk, zostaw mi pająku, nie chcę się z tobą nawet tutaj pojedynkować, o, czy nie goni? Zdecydowanie tak, ale dobra, to mi jakoś nie przeszkadza zbytnio, tu jest żelazo. No oczywiście komitet powitalny musi być, bo jak żeby inaczej, ale to niczym nie przeszkadza tutaj zbytnio. O, jednak przeszkadza. O kurde, dobra. Okej. Okay. Tylko dwa były tutaj żelaza? Może więcej gdzieś jest? Halo? Nie, dobra. Trochę lipa, okej. Okay. Nice. Jakieś żelazo tu może jeszcze na szybko? Halo, halo? Gdzieś nie? Dobra, ale jest węgiel. Więcej węgla zawsze sobie wezmę, zwłaszcza, że to jest takie w miarę bezpieczne miejsce. Bezpieczne, no może nie jest do końca bezpieczne, ale wiadomo. Każdy wie o co chodzi. Dobra, możemy stąd w sumie wyjść, weźmiemy trochę więcej kobla, jeszcze sobie na szybko tak zbierzemy. Ile mam? 20, okej, 822, pyk, idziemy. Okej, okay. Co my tu mamy? Ocean, Mr. Enderman. Ja chcę, o, chciałbym, ale on oczywiście, o nie, nie, nie. Okej, okay. Tego się nie spodziewałem, absolutnie. Ale okej, okay, nie jest to jakoś super duża przeszkoda, po prostu sobie od niego uciekniemy. Bo już mnie nie goni, okej, okay, chyba nie. Dobrze, bo to jest żelazo, okej. Okay. Up, on tutaj nie wchodzi, zdecydowanie nie. Okej, okay, dużo żelaza, tego właśnie potrzebuję. Nawet nie było blisko creeperze, dobra, idziemy stąd. O, okej, okay, mamy owce, to dobrze, akurat to dobry znak, potrzebujemy owiec, jak najbardziej. Okej, okay, nice. Okej, okay, nieważne. Hop, coś tu w ogóle jest dookoła jeszcze, okej, okay, mamy outpost pledgerów. No to oznacza, że jest szansa, iż gdzieś w okolicy będzie wioska, przynajmniej tak... Kiedyś słyszałem od Steve'cia. To jest prawda, nie wiem, przekonamy się. Okej, okay, jest polana, jeśli tu będzie wioska, to nice. A jak nie, to trochę nie nice. Halo, halo, any wioska, halo. No ale taka polana, tam kurde odpust villagerów. Nie jest to jakieś głupie miejsce na osiedlenie się. Na razie tam wystarczy, oczywiście nie wejdę, zaraz sobie przepalę to żelazo przede wszystkim, ale na razie pobiegamy jeszcze trochę po świecie. Więcej jedzenia przede wszystkim trzeba tutaj zabrać, wiadomo. Więcej jedzenia. I robi się noc. Niedobrze. Okej. Okay. To wygląda nice. Yo. Yo, to wygląda bardzo nice. I krowa. No. Zawsze cholerna trawa musi obronić te krowy.
Ja nie potrafię jeszcze aimować, proszę. Yo, this... Ta krowa jest po prostu najlepszym dodgebusterem ever, naprawdę. Dodgemaster. Ile krów. Lava pool. Yo. To są dwie lava poolki obok siebie. Nice. Ej, dobra, cek, co? Więcej krów, co jest? Oj, Pilado, no to jednak do mnie podchodzę. Ale yo. To jest spoko miejsce, żeby się tutaj usiedlić bez kitu. Gdzieś tutaj bym się jakkolwiek zbrało. Może weźmy na przykład na jakieś drzewo czy coś. Na dobry początek. Uuu, ul mamy przy okazji. Okej, okay, jakby chciał jakieś pszczółki robić później czy coś, to spoko. Okej. Okay. No to jest spoko miejsce. Zrobimy tutaj jakąś taką mini bazę, cokolwiek na początek. Na tym oto drzewie. Dobra, crafting oczywiście. Piecyk może nawet dwa w sumie zrobię. Nie jest to głupi pomysł. W sumie tu rzucę tak, tu jest jakieś jedzonko, czego mamy więcej tego, okej. Okay. Spoko, w sumie możemy zrobić sobie łóżko, tak na dobrą sprawę. Pierwsze łóżko, let's go. Proszę bardzo. Łóżko z pandą, idealnie, dobra. Idziemy spanko, sweet dreams, let's go. Tak to pierwszy dzień nam mija, proszę bardzo. Tam się już moby jakkolwiek palą, jest git, okej. Okay. Jak zrobimy sobie tarczę, to spróbuję tam pójść. W sumie może tam mieć jakaś kusza czy coś, co nam jakkolwiek trochę ułatwi na początku. Nie narzekałbym, szczerze powiedziawszy, na taką kuszę. Ja bym kuszę wziął jak najbardziej, dobra. Tarcza to jest coś, co w ogóle potrzebuję tutaj tak naprawdę. No też jest taka fajna górka pojedyncza, ale te góry, wow. Takie pilary się tutaj zrobiły, takie dwa. Fajnie to wygląda, mega. Chłopcy, jak gra trochę w Minecraft, już się zachwyca wszystkim dookoła, no w sumie trochę tak. I pójdziemy tam do tego całego outpostu villagerów. Po drzewach, proszę bardzo, niczym ninja. Ten jest? Bo nie wiem, gdzieś poleciał XT w niego. Jeszcze do góry przejdę, proszę bardzo, halo halo. Zapytajmy, co my tutaj mamy. Jest kusza, okej. Okay. Marchewki, ziemniaki, ok, ok, podoba mi się to. Dziękuję, biorę dla siebie, a co? Nope. O, serio? Drobno od razu kolejny. Nice. Okej, nie widać kolejnych, więc dla mnie spoko. Okej, nie skąd, ale spoko. Wróćmy się po nasze może w sumie jedzenie, które się tam przepalało. Wow, okej, okay. To jest duża ilość trzciny. Lubię to. To mi się podoba. Go. Duże trzciny, to mi się podoba. No i dobra, idziemy dalej sobie. To są owce w sumie, ale nie potrzebuję ich teraz zabijać. Chociaż może jednak... tak. Dobra, idziemy dalej. No i mamy, proszę bardzo, nasze jedzonko tu przepalone już, elegancko, bierzemy to z powrotem sobie. Biorę, okej. Możemy ruszyć dalej w sumie, tak naprawdę. Klonie jakieś wioski może, coś, halo, cokolwiek tutaj. Ale ta góra, nie, ta góra jest piękna, a tu coś zbuduje, coś czułeś w przeszłości. Jak góry ładne, to trzeba korzystać. Dobra, idziemy w te góry, po prostu się tutaj gdzieś wkopiemy i będzie pierwsza baza w sumie zrobiona. Dobra, to miejsce jest cozy totalne, wkopujemy się gdzieś tutaj po prostu. No, tym killowym to trochę może zająć faktycznie. Dobra, w sumie jakaś tam dziurka już wykopana. Zrobię sobie miejsce tutaj na piecyka jakiegoś, proszę bardzo, tu jakiś crafting się w ziemię zaraz da. Okej, proszę bardzo. Miejsce na skrzynkę, okej. Uczacko, wszystko jest, proszę bardzo, troszeczkę drzwi w sumie brakuje. Drzwi są jakieś tutaj zaraz, ojejku, nie tak. Okej, pyk. Yo, let's go. Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku z Hardcora. Bye-o.